Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony. A dzisiaj mam do sprzedania popularną i lubianą Skodę Roadster. Dużą zaletą tego pojazdu jest tutaj, że mamy silnik 1.6 105 koni, czyli silnik czterocylindrowy, szukany w tych autach, bo dużo też aut występuje z silnikiem 1.2, a po to też kupujemy w sumie Roadstera, żeby też można było nim coś przewieźć, no i wygodnie przede wszystkim wsiąść. No bo ten miejsce bagażowe naprawdę jest duże, no i dzięki tym składanym fotelom, które można też sobie wyjąć, fajnie, można się spakować na jakąś wycieczkę czy do pracy, zależy to do czego użytkuje pojazd. Więc to duży plus, czterocylindrówka. Wspomnę o roku, jest to 2009 rok z przebiegiem 210 tysięcy, czyli wychodzi około rocznie około 15-16 tysięcy, czyli standardowy, normalny przebieg. Jest to dość przyzwoite wyposażenie, bo mamy alusy, 15-tki, lakier metalik, czujniki parkowania, no i jeszcze w środku jest parę bajerów takich jak klimatyzacja automatyczna, ale zaraz o tym Wam opowiem. Kolejna zaleta, auto jest wolne od korozji, bo dużo tych Roadsterów ma przede wszystkim tam tylnią klapę, błotniki. Tutaj jest naprawdę ładnie. Klocki tarcze też dobre, opony macie zimowe. Na pewno na przodzie, z tyłu są chyba uniwersalne, więc można spokojnie tym autem się poruszać. Nawet w takich warunkach jak teraz. No i teraz jeszcze widzę, że mamy przeciwdzielne. Chyba z wyposażenia zewnętrznego to wszystko. No, auto jest przyjemnie utrzymane, Wam powiem. Nie jest zgnite, nie jest poobijane. Widać, że ktoś nie pracował tym samochodem. No bo oczywiście na rynku takich aut, no może nie powiem dostawczych, ale takich używanych do jakichś tam prac, ciężko jest samochód, który nie jest zniszczony i będzie w rozsądnych pieniądzach. No to zacznijmy nagrywanie od książki serwisowej. Tu macie pierwsze wpisy Skoda. Tutaj drugie, 4 lata, miał 51 tysięcy, więc tak jak Wam wspominałem, przebiegi nie są zbyt wysokie. Cóż dalej, ciężko to jakoś się posklejało przez tą wilgoć. O nie, karteczka za daleko. Tutaj jest jeszcze jeden wpis przy 95. No i też jeszcze jeden jest na boku. Tutaj jak otworzycie przy bezpiecznikach, też jakiś chyba wpis przy 116, ale myślę, że auto też było dalej serwisowane, bo przede wszystkim nie każdy potem już po pewnym przebiegu jeździ do serwisu, bo nie jest to tanie, trzeba o tym pamiętać. Dobrze, książkę mamy z głowy, przejdę sobie do wnętrza, bo jest przyjemnie utrzymane. Spójrzcie na lewą stronę, podłokietnik od lewej ręki, nie jest zniszczony ten boczek, tak samo jak i przyciski. Mamy elektryczne lusterka też z podgrzewaniem. Spójrzcie sobie na licznik, jest komputer pokładowy, dość sporo paliwa. Kierownica, mam nadzieję, że będzie ją widać. Prezentuje się dość dobrze, pokażę Wam. Może się uda złapać jej ostrość. O proszę, naprawdę nie jest zużyta, ładnie to wygląda, nie jest to wydrapane. Przełącznik od świateł, nic szczególnego. Mamy tutaj jeszcze manetkę od tempomatu, więc też fajna sprawa. Tutaj przełączamy ustawienia na komputerze. Dalej, konsola środkowa, sprawna automatyczna klimatyzacja, też myślę, że na plus, bo w tych autach tej klasy miejskiej, średniej, nie jest to zbyt często spotykane. Radio, chyba z MP3, nie, a może zwykłe, ale teraz i tak jest moda na transmitery. Tutaj dwa schowki, airbagi, bo to auto jeszcze Wam dodam, że ma sporo airbagów. Macie tu następny słupek, jest też airbag, więc po jednej stronie mamy, jak się nie mylę, 4 airbagi, czyli łącznie 8. To jest to dość dużo, według mnie. Dalej fotel pasażera prezentuje się tak, jak na ładną, jasną tapicerkę wygląda to dobrze. I tutaj cup holdery. I jeszcze mamy w gratisku podgrzewane tyłki na dwie strony. Tutaj mieszek ręczny. Tutaj standardowo się to w fabiach wyciera od jakichś pierścionków, od czegoś. Czasami to wydejmowałem, malowałem na srebrno, ale teraz to już zostawiam, bo po prostu nie jest to samochód za milion dolarów. I myślę, że każdy zrozumie, że Skoda po iluś tam latach może delikatnie być zużyta. Tutaj mamy AUXa, no i też fabryczny podłokietnik, bo to też nie jest zawsze oczywiście ze schowkiem w środku. Z tyłu ISOFIX, każdy fotel przesuwany, więc też fajna sprawa.
Myślę, że o aucie to tyle. Jeżeli jest film Wam się spodobał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, bo na pewno będzie pojawiało się wiele nowych samochodów, może jakichś ciekawych okazji. Pamiętajcie, że u mnie każde opłacone auto jest i nie ponosicie opłaty skarbowej, dodatkowej 2%, plus przy okazji możecie dokupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach. Chętnie Wam go dowiozę na lawecie. Pozdrawiam, cześć!